Rząd Donalda Tuska podjął decyzję o kolejnych miliardach dla Ukraińców. Co z Polakami? Niemiecki dyplomata uspokaja w stosunku do Rosji, bo w Polsce ponoć to normalka. Na łatanie dziur w programie Czyste Powietrze zabrakło pieniędzy. A na koniec lek na raka, wycofany z obiegu. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Bez przynudzania lećmy z pierwszym tematem. Żabia wola, zaraz się dowiemy, jak ta pomoc wygląda. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa. Nowe prawo ma przedłużyć o 4 miesiące przyznawanie zasiłków dla obywateli Ukrainy, takich samych, jak przysługują Polakom. Przy okazji okazało się, ile środków jest z budżetu na to przeznaczanych. Projekt ustawy pojawił się dość niespodziewanie w środowym porządku obrad posiedzenia Sejm. Dotyczy wydłużenia o 4 miesiące zasiłków dla obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce w związku z konfliktem. Poprzednia ustawa umożliwiała opłacanie zasiłków do 4 marca 2024 roku. 800+ pobierane jest na 200 tysięcy dzieci ukraińskich. Świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, żłobkowe, wyprawka szkolna, rodzinny kapitał opiekuńczy, 1000 zł za urodzenie dziecka, a dodatkowo dostęp do systemu opieki zdrowotnej również dla osób niepłacących składek i do systemu edukacji dla dzieci. Takie usługi państwa będą o 4 miesiące dłużej przysługiwać w Polsce osobom z ukraińskim paszportem. Jak poinformowano, tempo, w jakim chce się wdrożyć przedłużenie przepisów, wynika z konieczności pilnego wdrożenia decyzji wykonawczej Rady Unii Europejskiej. Szerokie konsultacje zaplanowano w drugim etapie, zakładającym zmiany merytoryczne ustawy i dostosowanie do terminu wskazanego przez Radę Unii Europejskiej, czyli 4 marca 2025 roku. Lokalnych pracowników urzędów czy instytucji wspierających pomoc, zwłaszcza społeczne. Minister od odbudowy Ukrainy, kolejne dotacje i piękna liczba w wysokości ponad 6 miliardów złotych miesięcznie. Warto tutaj przypomnieć pewnie o tym, że cała Unia ma wpłacić niecząstkowo w dłuższym przedziale 50 miliardów euro. Oczywiście pojawia się tutaj różnica walut, jednak dalej mowa o ogromnych pieniądzach, co do których nie do końca wiemy, czy na pewno je mamy i czy na pewno jest to sensowne rozdawanie w momencie, kiedy w Polsce też dalej mierzymy się z kryzysem. To znaczy, wiecie, mamy pytanie, czy powinny być przeznaczone na pomoc innemu krajowi niż Polska. Polska już dzisiaj przygotowuje się na pomoc Ukrainie wyjątkowo silnie. Na dodatek wygląda na to, że będziemy namawiać również inne kraje na zmianę dotychczasowych praktyk. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski ocenił, że efektem przyszłorocznych wizyt w Berlinie i Paryżu może być zwiększenie produkcji sprzętu i amunicji oraz zwiększenie dostaw dla Ukrainy. Nie są to oczywiście jakieś przypadkowe polityczne mobilizacje. Wszystko to zaczęło już się jakiś czas temu. Było to zapowiadane przez premiera, który udał się nawet w tej sprawie do Kijowa i spotkał się tam z prezydentem Zełenskim. Obiecał chociażby, że Polska wesprze Ukrainę w procesie przystąpienia do Unii Europejskiej. Jakby już teraz nie miała wystarczających powodów, by nazywać się jej członkiem, biorąc pod uwagę jej nietuzinkowy wkład w wymianę towarów. No i w zasadzie nie tylko pod tym względem. Ukraiński przemysł obronny stanie się europejski? Ursula von der Leyen chce włączenia Ukrainy do niektórych unijnych programów obronnych. Trochę to tak wygląda, jakby tę Ukrainę i Europę dzieliły już praktycznie tylko granice lądowe. Ciekawe, że podczas gdy takie Stany Zjednoczone rezygnują z dalszej współpracy, my angażujemy się jak nigdy dotąd. Senat USA odrzucił ustawę dotyczącą m.in. wsparcia Ukrainy, Izraela i zabezpieczenia granic USA. Głosami w stosunku 49 do 50 Senat nie zatwierdził pakietu pomocy o wartości 118 miliardów dolarów, który zaostrzyłby przepisy polityki migracyjnej, pomógł Ukrainie w walce z rosyjską inwazją i wzmocnił Izrael w jego wojnie z Hamasem, podała agencja Reutera. Ostatecznie, tak czy inaczej, stajemy na przekór Zachodowi. Jak za starych dobrych czasów, tylko kto lepiej na tej sytuacji finalnie wyjdzie? Lećmy dalej.
Darüber möchte ich sprechen im Phoenix-Tagesgespräch mit Rolf Nickel. Były ambasador Niemiec w Warszawie, Rolf Nickel, ostrzegł przed nadmiernymi emocjami w związku z napiętą sytuacją w relacjach Polski z Rosją. W Polsce powszechną praktyką jest wyrażanie zagrożenia ze strony Rosji ze szczególną wyrazistością, ocenił Nickel w rozmowie z portalem RND. Dyplomata wyjaśnił, że może to być retoryka, która brzmi nieco ostro dla niemieckich odbiorców, ale w polskich warunkach jest raczej normalna. Polski minister obrony, Władysław Kosiniak-Kamysz, nie wykluczył groźby konfliktu z Rosją, zapowiadając w jednym z wywiadów, że Polska musi się do takiego konfliktu przygotować, przypomniał RND. Na pytanie, czy uważa za możliwą porażkę militarną Ukrainy i bezpośredni napad Rosji na Polskę, minister odpowiedział w rozmowie z Superekspresem: zakładam każdy scenariusz, a najbardziej poważnie traktuję te najgorsze. Taka jest rola ministra obrony w sytuacji, w której się znajdujemy dzisiaj. Nickel wyjaśnił, że może to być retoryka, która brzmi nieco ostro dla niemieckich odbiorców, ale w polskich warunkach jest raczej normalna. Naja, es geht in erster Linie darum, die Rechtsstaatsreform zurückzudrehen, die ja unter der alten Regierung stattgefunden hat. Trochę w tych mediach siedzę i mogę wam, myślę, tak z własnego doświadczenia powiedzieć, że nieco racji w tym wszystkim ambasador może mieć. Przede wszystkim to większość mediów polskich jest bardziej agresywna wobec Rosji niż te rosyjskie wobec Polski. I serio tak jest. Na dodatek bardzo lubimy przyglądać się każdej jednej wypowiedzi Putina, która pojawi się w mediach i szukać w niej drugiego dna, tak żeby na siłę wyszukać czegoś, co będzie na jego niekorzyść. Nie jest to jednak praktycznie wyłącznie wina naszych mediów. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze ten mały skandal, ale kilka miesięcy temu chodziły po internecie zatrważające nagrania, gdzie widać Władimira Putina z kieliszkiem szampana. Był tak pijany według niektórych mediów oczywiście, że miał ledwo być w stanie się wypowiadać. Wielka patologia. Ale widziałem to nagranie z jego wypowiedzi, no i wyglądało raczej jakby po prostu swobodny przekaz wypowiedzi, przeskakując raz na jakiś czas z jednej nogi na drugą, bo on ma jakieś takie właśnie tiki, no po prostu popijał sobie lampkę szampana. Oczywiście taki, wiecie, swobodny jak może być polityk. To nie była taka sytuacja, jaką znamy jeszcze z lat 90., kiedy to rosyjscy i polscy politycy przecież chlali na umór. No ale cóż, powiedzcie mi, że nie jest to przeinaczenie faktów i wielka próba pokazania prezydenta Rosji w złym świetle, tak na siłę. I przez to to wszystko staje się śmieszne, bo nie mogąc znaleźć argumentów i wyciągając coś tak śmiesznego i manipulując tym faktem, no w końcu przestajemy w to wierzyć. Bo ile można słyszeć o tym, że wszyscy chcą Putinowi wbić nóż w plecy, a finalnie widzimy informację, że 90% Rosjan popiera na przykład wojnę na Ukrainie. Nie wiem, czy konkretnie 90, ale dużo na pewno. Nie chciałbym gdzieś tam przeinaczyć tych statystyk. Musiałbym sobie teraz szybko potwierdzić, ale to łatwo można sprawdzić. Większość na pewno Rosjan popiera wojnę na Ukrainie. I to też jesteśmy w stanie przedstawić z drugiej strony, nie? Że to dlatego, że tam jest taka propaganda i nic o tym nie wiedzą. No ale my też mało o tym tak naprawdę wiemy i znamy tylko narrację jednej strony. Na dodatek warto pewnie zaznaczyć, że nie wiadomo, czy na tym nagraniu właściwie był Putin, czy może jakiś sobowtór, hologram. Prezydent podobno nie pije, stąd pojawiają się takie domysły. Nasze media mówią o nim tak wiele, że już nawet nie wiadomo, czy człowiek ten na pewno żyje. Ponoć kłamał w rodowodzie, a jego matka żyje gdzieś za granicą. Podobno już parę razy zdarzyło mu się umrzeć, a teraz patrzymy na jeden z jego klonów. Nie wiem, czy tutaj warto wrzucać winę wyłącznie na Polskę. Cały Zachód doświadcza tej dziwnej politycznej hipochondrii, kiedy mowa jest o Putinie. Lećmy dalej. Kierowanych jest wiele zapytań o program Czyste Powietrze. Zła jakość powietrza w Polsce, wysokie rachunki za gaz i energię elektryczną pochodzącą z węgla to problemy, z jakimi miała walczyć inicjatywa Czyste Powietrze. W wyniku jej działania oraz uchwał antysmogowych poprawiła się jakość powietrza w różnych miastach. Na początku roku zabrakło jednak środków, które miały być przeznaczone na wsparcie Polaków w termomodernizacji gospodarstw domowych. Czy znajdą się środki na ten cel? Na początku 2020
2024 roku pojawiły się jednak trudności z wypłatami środków wsparcia dla tysięcy osób, które zakwalifikowały się do programu. W związku z tym Polski Alarm Smogowy zwrócił się do premiera Donalda Tuska z prośbą o znalezienie 2 miliardów, które pokryją brak w programie w 2018 roku. Ówczesny rząd obiecał przeznaczyć na realizację programu Czyste Powietrze 103 miliardy złotych. Program Czyste Powietrze jest również odpowiedzią na kryzys energetyczny. Gdyby inwestycje w termomodernizację zostały podjęte wcześniej, obecnie sytuacja byłaby inna. Wypłacić wszystkie zaległe środki. Kolejny program, na który nas nie stać. Szokujące. A przed nami jeszcze wiele obietnic Donalda Tuska, które jeszcze nie zostały spełnione. Niemal wszystkie wymagają jakiejś inwestycji finansowej. Wszystko to dlatego, że Polacy źle przeznaczyli swój głos. Gdybyśmy zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość, to wszystko byłoby pewnie dopięte. Gdybyśmy stworzyli rząd, wszystkie inwestycje byłyby zrealizowane, twierdzi były minister w rządzie Mateusza Morawieckiego w rozmowie z Weszło. Dodał również, że nadal nie wszystko stracone. Ten sam człowiek obiecał 100 milionów na nowy stadion ruchu w Chorzowie. Ale wracając do tematu zielonych, niesportowych inwestycji, warto byłoby przypomnieć taki mały szczegół. Podpisana w 2021 roku umowa społeczna między rządem a górniczymi związkami przewiduje stopniową likwidację górnictwa węgla energetycznego do 2049 roku, a szczyt zamykania kopalni PGG i redukcji wydobycia przypada zgodnie z tą umową na lata 2033-35. Czyli no, jakby nie było, jest to coś dość istotnego. Tylko skoro już teraz nie mamy funduszy na te zielone zmiany, to jak mamy dopiąć sprawę węgla i emisji CO2? Oto przecież też postuluje Unia Europejska od dawien dawna. Podpisana w 2020... Parlament poparł projekt Komisji Europejskiej w sprawie osiągnięcia zerowej emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych do 2035 roku. Według projektu pośrednie cele redukcji emisji do 2030 roku. Ale na pewno nasz rząd znajdzie jakiś sposób, zawsze przecież znajduje. Może nam się za Ukrainę do tego czasu zwróci. Lećmy dalej. Na dwa sposoby. Pierwszy to jest cytologia konwencjonalna, czyli ta klasyczna, która jest z użyciem szczoteczki cytologicznej. 5 lutego do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęła skarga dotycząca jakości leku na raka, Cytostin, w formie fiolek. Widoczne gołym okiem kryształki, które znaleziono w substancji, mogły być niebezpieczne dla zdrowia i życia pacjentów. W związku z potencjalnym zagrożeniem, produkt został wycofany ze sprzedaży. Cytostin, czyli lek wykorzystywany w terapii chorób nowotworowych, został usunięty z obrotu. Lek stosuje się m.in. w leczeniu raka piersi, raka nerki, chłoniaka nieziarniczego czy chłoniaka Hodgkina. Preparat w formie roztworu zawiera substancję aktywną zwaną winblastyną. Substancja w formie proszku oddziałuje na układ nerwowy, limfatyczny czy immunologiczny. Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego nadeszło zgłoszenie o niespełnianiu przez lek wymogów jakościowych. Wraz ze zgłoszeniem wpłynęła także reklamacja, które jest takim jakby konserwującym podłożem, zabezpieczającym. No nie jest to raczej pozytywny sposób na zakończenie odcinka. Oczywiście dobrze, że wada leku została wykryta wcześniej, ale szkoda, że ten lek jest zawodny. Na razie mowa jest o wadzie produkcyjnej, możliwe więc, że inne produkty szkodliwe nie będą.